Państwo, momentem przyjęli na wyraźnie była jakby ta historia zatoczyła koło. Także dziękuję za uwagę. Proszę Państwa, bardzo chcieliśmy podziękować za użyczenie wystawy tak wspaniałej dla naszego Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Mam nadzieję, że muzeum obejrzy wiele tysięcy turystów. Zbliżają się obchody rocznicowe, zbliżają się obchody Dni Grunwaldu, także na pewno nie setki, a tysiące będzie miało przyjemność obejrzeć tę wystawę budującą patriotyzm, kochani, bo to miejsce musi nas naprawdę cieszyć się, że jesteśmy Polakami i być dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Bądźcie dumni naprawdę, bo to jest coś niesamowitego. Ja w imieniu dyrekcji, niestety nasz dyrektor zachorował, znalazł się w szpitalu w okolicznościach, w których byłby tutaj. Ja chciałem bardzo podziękować. Proszę bardzo. I dla naszego dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku za użyczenie tej wystawy. Jeszcze raz bardzo dziękuję za współpracę, za to, że jesteście przy nas, że jesteście z nami. Byśmy chcieli, żeby ta droga na Malbork od strony południa wiodła przez Grunwald, tak jak wiodła Jagiełłę, a także, co by się niektórzy nacieszyli Malborkiem, a nie byli pod Grunwaldem, to żeby zajechali na pola Grunwaldu. Dziękuję ślicznie jeszcze raz w imieniu dyrektora muzeum. Kochani, ja Wam dziękuję, że mimo tej niesprzyjającej aury jesteście z nami. Zapraszam na zabawy plebejskie. Można popatrzeć, można porzucać toporkiem, ale tylko tam w miejsca wyznaczone. Oraz postrzelać sobie z łuku i popatrzeć, jak wyglądał średniowieczne zabawy plebejskie. Proszę bardzo. Spróbować jak pan to tutaj do tego łuku wejdzie. I tak, teraz wyciągamy do policzka. Ale było! Super. To może teraz następnym przekażemy. Bardzo. Może kto. Panie może. A my dziewczyny, dajcie już wy. Dobra, to ostatni raz, bo tu już się robi kolejka i. Ja nie chcę. Ostatnia strzała. Nakładamy. Ostatnia. Mają trzy piórka. Teraz to robi pół. Tak, nakładamy podpór. No dobra, będziemy szukać teraz. Trzema palcami, bo tak jest ciężko. Trzema palcami. Dobra, to idziemy się na nieco gdzieś, tak? Nie powiem. Nie? Za co? No i wyżej troszeczkę. O, ładnie. Bardzo ładnie. Dobra. Oj, ale dobra, już wypuścili nas, już rzeczy za coś był, to wypuścili. Ale uratowała mnie jak Danusia tego. No właśnie. Ale moja teraz, żeby tak bezpiecznie nam działa. To ty zrób tak bezpiecznie, żeby... To zeszło? Mamy tą jeszcze jedną. No tak bardzo. Jak to mówią, prosimy, prosimy. Idziemy w dyby, nie ma! Pani jest nasza. A nie! Przypominam ci, że można.
Chyba ty! A pani poprosiła. Skleroza. A, to bardzo, to bardzo dobrze. Jest to bardzo dobrze. To jednak może jak pan męża, to niech może. Też mamusi głowę ściąć? Nie, nie, super, tak? Niech tylko w przedszkolu powie tak. Patrz, dziewica, co to jest? Jesteś jak fina. Ale z tą dziewicą to jeszcze działa. Dziecko może tutaj dziewicą. Ale już jest tak właśnie, bo zostań panią dziewicą. Chodź, zdjęcie będziesz miał z mamą. Ale patrz, jakie to jest. Wszystko okej, co? Ale nie uciekamy. Odrobina sadomacho bardzo dobrze robi. A w pożyciu małżeńskim szczególnie. Przełamy tą nudę małżeńską. Pani chętnie sama, o to trzeba wykorzystać. Będzie się odgadzać. Książki, tak jest. To nie ma, że tak. To trzeba zamknąć. Nie ma, że boli, tak? A ja oczy zamykam, słuchajcie. No idziemy na piwo, nie? Na cieśnica. Oj, daj, oj, teraz jest fajnie. I teraz jest miło. Zegarek. Poszły wszystkie. Bis, bo mi zegarek. Niech ci ręka nie zdętwieje. O matko. To jest ten zegarek. Dobra. Lepsze niż PlayStation. No. I tu będzie w nie. A teraz mi powiedz, młody człowiek. Co dostałeś z matematyki? Dokładnie. Co? O, co to jest? A czemu nie szóstkę? Łżesz. Dobra, kłamie, weź to zapinaj, my stąd idziemy. Jak się namyśli, to wrócimy. Ale z historią, że jest wujek. Z podróbalnym. Do średniowiecza truja, o nie. Nie dopuszczamy. Panie, co pan dostał? Nie dobijaj się tam na gwoździach. Tu, teraz fajnie, jak się przyznasz, co dostałeś, to wrócimy. Właśnie, na razie! Ale niego słyszymy. No to jak z tobą będzie? Na pewno? Tak? A trygonometria jak? Skąd ty znasz w księciu takie trudne słowa? W średniowieczu nie było trygonometrii. Była, tylko nie wiedzieli jak to robić. Może jeszcze w średniowieczu Pitagorasa nie było. Golasa na pewno. Na okazję, panowie, zapraszamy, zapraszamy. Takiej promocji nawet w Sekszopie nie mają, zapraszamy. Ja jestem w tej ekspozycji. Odrobinę urozmaicenia dobrze związkowi robią. Naprawdę. Wy bracia za końcem tego temat wiemy.